Proszę Państwa, wystartowały ostatnie drużyny Kwaśnika Brawa. OSP Siedlnica, województwo lubuskie. OSP Bystrowice, województwo podkarpackie. Jest to ostatnia para dzisiejszych zawodów, proszę Państwa, także prosimy o brawa. Tor pierwszy, OSP Siedlnica, tor drugi, OSP Bystrowice. Przypomnijmy, że Bystrowice mają o co walczyć, Do tej pory uzyskały najlepszy czas ćwiczenia bojowego, więc jeżeli tutaj uzyskają bardzo dobry czas, mogą zająć czołowe miejsce w dzisiejszych zawodach. Proszę Państwa, OSP Bystrowice uzyskały czas 56 sekund i 20 sekund. A ty mi to łazi po torze, bo nie trafi z tej sześć! Co się stało? Wąż poleciał na drugi zawód. Ale, to, ale nie przeszkodzi mi w żadnym wypadku, no kurwa. Ja nie, sędzia i wąż na to. No nie, ale jej nie przeszkodzi. Jak nie, sędzia jedna łaził po torze. Jak nie przeszkodził? Przeszkodził. Chodź sędzia kurwa po torze i nie przeszkodził. Czemu jej nie podłączyła? Sędzia jest takim wąż. Ale co ona nie dobiegła? Siedlnica 1,2580, Bystrowice 56,20. I tym właśnie miłym akcentem zakończyliśmy dzisiejsze zmagania krajowej zapłaszczonej pożarniczych straży pożarnych w miejscowości Polanica Zdrój. Oczywiście zapraszamy wszystkich na uroczystość zakończenia. Wczoraj witaliśmy wszystkich zawodników, a dzisiaj no, o godzinie 18 przy muszli koncertowej, przy banku zdrojowym będzie uroczystość wręczenia nagród, żeby tych oczywiście miejsc. Także w imieniu własnym oraz najbliższym serdecznie zapraszam. Tam zostały przedstawione oficjalne wyniki. Te czasy, które wejdzie ze Straży Graniczną tutaj od nas ze strony domu były czasami nieoficjalne. A z Państwem żegnają się. Ja to trzymam nawet.